Dzień dobry, witam Was serdecznie w nietypowym dla mojego kanału materiale, tak zwanym briefingu, czyli taką odprawą przed rozegraniem kolejnego streama, na którym rozpoczniemy, czy raczej będziemy kontynuowali 18 sezon naszej kariery w Hexagon Challenge. Postanowiłem tym właśnie filmem... Stworzyć nową serię materiałów na kanale, w których będę Was informował o tym, co robimy na streamach, jak przebiega progres czy może i regres naszych karier. Następny briefing, który się pojawi, będzie prawdopodobnie po pierwszym sezonie rozegranym w Moneyball Challenge w Milanie. Dlatego mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba. Przede wszystkim osoby, które nie są na bieżąco z tymi niekiedy cztero, nawet godzinnymi, Streamami, nie muszą ich całych oglądać, tylko postaram się wszystko to streścić w naprawdę kilku minutach. Jesteśmy w klubie Manchester United. Tak jak wspomniałem, jest to 18 sezon naszych przygód w Heksagonie i skoro, skoro to jest pierwszy briefing tego typu, już. W nawet nie wiem którym klubie, który tutaj prowadzę, bodajże jest to dziesiąty albo dziewiąty zespół. Opowiem Wam nieco więcej o tym challenge'u, choć no mam wrażenie, że 99% z Was raczej Hexagon Challenge kojarzy. Wyzwanie to polega na wygraniu sześciu lig mistrzów na sześciu kontynentach. Rozpoczęliśmy naszą przygodę oczywiście jako menadżer bezrobotny, bez licencji i bez jakiegokolwiek doświadczenia wobec czego nasze atrybuty wynosiły jeden, niekiedy w jakimś skrajnie dobrym przypadku maksymalnie dwa, i siłą rzeczy jedynym klubem, który chciał nas zatrudnić, był, te, był ten klub z ligi najsłabszej i. Tym, tym razem padło oczywiście na ligę Fiji, gdzie objęliśmy Lautokę, w której już no, mierzyliśmy swoje siły w poprzednim podejściu, w poprzednim FM-ie do Hexagon Challenge. Tu nastukaliśmy naprawdę bardzo dużo trofeów, zostaliśmy trzykrotnymi zwycięzcami yy, ligi, też kilka pucharów nam tutaj wpadło i bodajże odpadliśmy w półfinale albo i może nawet przegraliśmy finał, przepraszam, ale to było już na początku grudnia i, yy, i nie na pewno tych wszystkich faktów kojarzył nie będę, być może przegraliśmy tutaj finał yy, Ligi Mistrzów, prawdopodobnie było to z Oakland City, do którego to jakimś cudem udało mi się dostać yy, chwilę po odejściu z Lautoki yy, i w Auckland City tak naprawdę rozegraliśmy jedyny mecz o stawkę i uwaga, był to rewanżowy mecz w finale Ligi Mistrzów, który po prostu musielibyśmy doprowadzić po pierwszym bodajże bardzo dobrym dla nas wyniku, gdzieś tam 3 do 0, do szczęśliwego zakończenia. Tak to się udało i w ten sposób... Pierwsza liga mistrzów w Oceanii padła naszym łupem. Następnie, niestety, nie dostałem angażu w żadnym wielkim klubie z pozostałych kontynentów, więc musieliśmy zrobić niejako krok w tył i objąć średniaka z któregoś kontynentu. Padło na Azję, padło na Chiny i zespół Wifang, w którym osiągnęliśmy przez pół roku naprawdę rewelacyjne wyniki, i podobne osiągaliśmy w roku 2023 aż do sierpnia, jak widzicie, kiedy zwolniła się posada menadżera Beijing. Swoją drogą w poprzednim hexagonie też w Beijing graliśmy i tam wygraliśmy bodajże pięciokrotną koronę. Zdobyliśmy pięć trofeów w jednym sezonie. Tutaj też poszło nam niesamowicie dobrze, ponieważ najpierw wygraliśmy rozgrywki tej naszej Ping Pong Ligi, czyli Ligi Chińskiej i wygraliśmy tytuł Mistrza Kontynentu, czyli zdobyliśmy Ligę Mistrzów numer dwa. Następnie jeszcze większy farty niż w Oakland chyba spotkał mnie, ponieważ zwolniła się posada menadżera Monterey, najlepszego zespołu w Ameryce Północnej i w ciągu czterech miesięcy, tutaj jest do. prowadziłem ten drużynę do czerwca, ale bodajże już po czterech miesiącach udało mi się sięgnąć zarówno po Mistrzostwo Kraju, jak i po Champions League, dlatego to był chyba najłatwiejszy tak naprawdę kontynent, który udało mi się zliczyć. Właśnie Ameryka Północna, czyli mieliśmy już wtedy trzy Ligi Mistrzów na koncie. Następnie przenieśliśmy się siłą rzeczy oczywiście do Afryki, i tutaj naprawdę spędziłem sporo czasu, jak widzicie, niemalże trzy lata w zespole Kaiser Chiefs. No, nie były to super owocne trzy lata, w których to no, nieraz potykała nam się noga, czy to w lidze, czy w rozgrywkach pucharowych, czy w rozgrywkach Ligi Mistrzów, dlatego chwilkę to potrwało, ale tutaj wygraliśmy z tego co pamiętam właśnie Confederation Cup oraz następnie na sam koniec Ligę Mistrzów, czyli tak jakby Ligę Europy. Tom Afrykańską i Ligą Mistrzów Afrykańską w końcu udało mi się wygrać. Wszystkie zapisy, oczywiście streamów z tych wszystkich klubów macie dostępne na kanale, więc serdecznie zapraszam do ich przejrzenia. Następnie zostałem menadżerem na kolejnym, już przedostatnim jak się okazuje, kontynencie. Zostałem menadżerem zespołu Sao Paulo na, na jakiś jak widzicie Nieco ponad miesiąc i nie chcę o tym rozmawiać. Następnie przenieśliśmy się niespodziewanie do Europy, ponieważ myślałem, że po tym fatalnym, naprawdę fatalnym moim występie w Sao Paulo już żaden klub na świecie nie będzie chciał mnie zatrudnić. A tu proszę bardzo, Arsenal będący bodajże wtedy na 13 miejscu w lidze zgłosił się po usługi Szanusia, ale niestety, no mimo bardzo dobrych chęci, mimo swoją drogą bardzo dobrych wyników, nie udało nam się awansować do top 4, dlatego uznałem, że szkoda marnować czasu to było krótko po mundialu w 2030 roku i jak widzicie w sierpniu 2030 roku z posadami pożegnali się menadżerowie Boki Juniors i Sao Paulo. Ten pierwszy powędrował do reprezentacji Argentyny, ponieważ tam selekcjoner został zwolniony po mundialu, a ten drugi z Sao Paulo powędrował całologicznie do reprezentacji Brazylii, no i ja postanowiłem, że moim pracodawcą będzie Boca Juniors i tutaj trzy udało nam się zdobyć w roku 2031. Z tego co pamiętam w roku 2030 ulegliśmy gdzieś tam w ćwierćfinale bodajże Atletico Mineiro. Chyba tak, właśnie niestety w pierwszym sezonie nam się nie udało Ligi Mistrzów wygrać, w drugim już padła ona naszym łupem. Następnie Real Madryt i tu na ostatnim streamie przegraliśmy finał Ligi Mistrzów. Przegraliśmy tak na dobrą sprawę dwa finały Ligi Mistrzów w Madrycie. Pierwszy przeciwko Manchesterowi City, który miał wtedy nadal ciągle ma, ale może nie tak już jakościowego najlepszego piłkarza świata, który zdobywał 6 albo 7 złotych piłek z rzędu, choć my również w tym klubie mieliśmy trzykrotnego zdobywca złotych Piłki. No i w pierwszym meczu, jak wspomniałem, niestety musieliśmy uznać wyższość Manchesteru City w drugim finale prowadziliśmy na ostatnim streamie szalkę 0. Prowadziliśmy oczywiście 2 do 0 i Szalkę doprowadził do karnych, i w karnych niestety górą byli Niemcy. Tak więc postanowiłem, jako że byłem już mega zmęczony prowadzeniem Realu Madryt, zdemotywowany, co dobrze widać na poprzednim streamie, zdemotywowany całą tą historią, przykrą, która mi się tu przydarzyła. Postanowiłem, że sięgniemy po naj... zespół o najwyższej reputacji w ogóle chyba na świecie, czyli Manchester United, którego ten briefing teraz dotyczy, i teraz być może najlepiej będzie kiedy. Przedstawię wam jakieś podstawowe fakty na temat Manchester United w roku 2036. Tak więc jesteśmy 9 kwietnia 2036 roku, 18 sezon, jak już trzy razy dzisiaj wspomniałem, tego Hexagon kończyłem zdecydowanie, moja najdłuższa kariera na YouTubie. Po 31 kolejkach, które my rozegraliśmy, znajdujemy się na drugim miejscu w tabeli z 67 punktami na koncie, 3, 4 punkty tracąc do Liverpoolu, ale mając jeszcze meczyk mniej. Zaraz za naszymi plecami jest oczywiście Manchester City i rewelacja tego sezonu Crystal Palace, które przez większość tego sezonu utrzymywało się na na pozycji wicelidera, i tutaj sytuacja jest o tyle trudna, nasza w Manchesterze United, że wiadomo, naszym celem jest wygrana w Premier League, ponieważ te dwa zespoły, czyli United i City, no niemalże przez całą tą karierę w heksagonie wymieniały się tytułami mistrzowskimi. No i takie też wymagania przez prezesa zostały przede mną postawione. I to jest o tyle trudniejsza sytuacja, niż mieliśmy w Realu Madryt, ponieważ w Realu Madryt, wiadomo, mecze z Hetafe czy z Raju Vallecano są jednak czymś łatwiejszym niż spotkania z Tottenhamem, czy chociażby West Hamem, z którym naprawdę się dwa razy w tym sezonie męczyłem, czy, czy przykładowo Chelsea z Arsenalem, albo chociażby Crystal Palace, który jest czarnym koniem rozgrywek. Dlatego do końca zostało siedem kolejek i mam nadzieję, że dobre wyniki w pozostałych pucharach. Przyćmą to, że prawdopodobnie nie wygramy niestety w tym sezonie tytułu mistrza Anglii, aczkolwiek wszystko przed nami. Jeżeli wygramy zaległy mecz, mamy tylko punkt straty, to dzisiaj na streamie mniej więcej po 19 sobie rozegramy. Cztery mecze niestety przegraliśmy z rywalami, z którymi nie powinniśmy przegrać. Dwa mecze domowe ze Stoke Newcastle oraz spotkania wyjezdowe z Southampton i Tottenhamem, gdzie dostałem taki łomot w pierwszej kolejce. To była pierwsza kolejka tego sezonu Premier League, po której troszkę pożałowałem, że odszedłem z Realu Madryt, ale na szczęście to się okazało wypadkiem przy pracy. W grupie A Ligi Mistrzów trafiliśmy na trzy zespoły, na Basel, Rapid Wiedeń i Real Madryt, tak chciał los. Wygraliśmy tą grupę, zremisowaliśmy dwa spotkania z Realem i Rapidem, z tego co pamiętam, tak jest, z Realem, Madryt na Santiago Bernabeu 0-0, u siebie, co ciekawe, na Old Trafford z Rapidem Wiedeń, Rapid i tak koniec końców zakończył tę ten, 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 fazę grup na ostatnim czwartym miejscu. No i w kolejnej rundzie zmierzyliśmy się z Celtikiem, któremu naprawdę pokazaliśmy miejsce w szeregu, ponieważ zdobyliśmy 10 bramek w dwóch meczach w pierwszym wygraliśmy 4-1, w drugim na własnym stadionie 6-0. Zdecydowanie rok 2019, co przedstawia ten kalendarz, jest dla nas dużo bardziej udany od roku czy od półrocza poprzedniego. Jesteśmy w finale FA Cup. Kolejno w piątej rundzie pokonaliśmy słabiutkie Barton, w szóstej Everton. Tutaj już mieliśmy dużo większe problemy. I w finale, w półfinale, pokonaliśmy jeszcze londyńską Chelsea na stadionie Wembley. Teraz w ćwierć finale Ligi Mistrzów, od tego zaczniemy dzisiejszego streama, zagramy z FC Porto, w międzyczasie jeszcze szalenie ważny mecz z Manchesterem City, o miano tak naprawdę wicelidera aktualnego tabeli i z Manchesterem City na koniec również zagramy w finale FA Cup, finale Pucharu Anglii. Jeżeli chodzi o nasz skład, dokonałem tak naprawdę jednego transferu, ja to wszystko w moich notesach sobie cały ten skład rozpisałem, ale chciałem, no nie chciałem, żeby to trwało 15 minut, a już widzę, że trwa 10, dlatego, um, dlatego muszę się troszkę streszczyć. Rewelacyjny bramkarz, zacznijmy może po pozycjach, Louis Manning, 28-letni Anglik, zbyt dużo nie będę o tych piłkarzach opowiadał, możecie sobie zawsze zatrzymać ten film zobaczyć na przykład tego światowej klasy bramkarza. Naszym najlepszym strzelcem jest Gary Green, nasz pierwszy napastnik, który no nigdy nie zawodzi. 38 spotkań, 24 gole. Widziałem napastników z lepszymi statystykami, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że to jest jednak Premier League. Aktualnie w grze najlepsza zdecydowanie Liga Świata, ale Gary Green i tak staje stukrotny reprezentant kraju, staje na wysokości zadania. Naszym skrzydłowym, jednym ze skrzydłowych jest Lukas Altwasser. Sporo Niemców mamy tutaj swoją drogą w Manchesterze United. 15 goli, 7 asyst. Rezerwowy napastnik, który doznał niestety poważnej kontuzji, złama stawu skokowego 25-letni Malijczyk Masa Traore ma 13 goli w tym sezonie na koncie mimo, że zdecydowaną większość spotkań rozpoczynał, rozpoczynał z ławki rezerwowych, drugi skrzydłowy tym razem skrzydłowy prawy to Jordi STW. 28-letni Hiszpanci wszyscy piłkarze zarabiają niebotyczne tutaj pieniądze, wydajemy na wynagrodzenia ponad 330 czy teraz już nawet 350 milionów funtów na środku obrony biega niesamowity Patricio Villatoro problem jest taki tutaj w tym klubie, że większość tych uh, klasowych zawodników jest już niestety w dość podeszłym wieku, dlatego trzeba się spieszyć z tym wygrywaniem Ligi Mistrzów. E, środkowo obrońca z najwyższej półki, 145 spotkanie w reprezentacji. Na dziesiątce początkowo sezon rozpoczął Vincenzo Matteo, ale tutaj dokonałem tego jedynego, jedynego transferu, ściągając FC Porto. Tak, tak. Z FC Porto swoją drogą, z którym za chwilę się zmierzymy, Alvaro Montero, 27-letniego Argentyńczyka. Liczby może powalające jego nie są, ale liczę na to, że jeszcze mocniej wkomponuje się w nasz zespół. Do tego warto zwrócić uwagę na bardzo dobrych, jak, z, jak zwykle, w tych najlepszych klubach środkowych pomocników. Nasz pomocnik rozgrywający piłkę to jest Jao soares I obok niego mamy Imanola Chiezek, który niestety na spotkanie z FC Porto, przynajmniej to pierwsze, będzie zawieszony na prawej obronie mamy m.in. między innymi Etana Fostera, no naszego w tym sezonie podstawowego prawego obrońcę który no nie jest niestety tym prawym obrońcem, którego miałem mieliśmy Stefan Dyers to był Stefan Dyers w Realu Madryt i powiem wam, że w pewnym momencie pojawiła się okazja, żeby Sztofana Dajersa ściągnąć na Ultrafort, ale niestety nie był zainteresowany podpisaniem kontraktu z uwagi na to, że podpisał niedawno kontrakt z Realem, a byłem gotów za niego po raz kolejny w tej karierze wydać ponad 90 milionów funtów. No niestety, no nie chciał, więc no nie będziemy za tym płakać. I jeszcze jeden warty uwagi: piłkarz to jest kolejny środkowo obrońca obok. Villa Toro, gdzie on tutaj jest, Hasan Chetin, kolejny zawieszony niestety piłkarz na to spotkanie, ale na rewanżowej już mam nadzieję, że wszystko będzie z nim w porządku. W końcu mam obrońców, którzy, Newgenów w tym osiemnastym sezonie, którzy naprawdę zasługują na miano środkowych, jak, tak jak tutaj obrońców z najwyższej półki, naprawdę jest przegięta gra w osiemnastym sezonie, ponieważ wszystko co najlepsze jest w ofensywie, a defensorzy niestety bardzo często nie stają na wysokości zadania i tutaj jest moja prośba do twórców Football Managera, żeby w kolejnych wersjach zostało to naprawione. Dobrze, to więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten briefing. Jeżeli Wam się podoba takie podsumowanie naszych dotychczasowych przygód na live'ach i zapowiedzi, co będzie działo się już niedługo, no to wiadomo, nie zapomnijcie jakiejś pozytywnej ocenie, miłym komentarzu i do zobaczenia wieczorem w takim razie, na no, mam nadzieję, ostatnim streamie z Hexagon Challenge, ale szczerze mówiąc, czuję, że Ostatni ten stream na pewno nie będzie. Do zobaczenia. Cześć!